depresja jest po pierwsze niebezpieczna, po drugie powszechna, po trzecie nawraca. Dlatego tak ważne jest, ażeby powstawały programy, które pomagają radzić sobie ludziom z depresją, z nawrotami depresji. Jednym z takich programów jest właśnie MBCT, który jest bardzo skutecznym programem pomagającym ludziom w radzeniu sobie z nawrotami depresji, w zapobieganiu właśnie tym nawrotom. To, co robi uważność, przypominam, świadomość bieżącego doświadczenia, tego, co dzieje się w tym momencie, w danej chwili, po pierwsze, pozwala zauważyć to, że zbliża się nawrót. Jeżeli jestem świadomy, to widzę, że i czuję, że pojawia się obniżony nastrój. Widzę to wyraźnie, ponieważ nie osądzam tego, nie zakładam, że no tak, smutek jest zły, nie powinien się we mnie pojawiać, w końcu jestem facetem z takim doświadczeniem, nie mogę tego mieć i nie zauważam tego. Nie ukrywasz tego w uważności. Jest tak, jak jest. Właśnie jesteś smutny. Załóżmy, że nie akceptujesz złości. Złość jest. W tej chwili objęła cię złość. Uważność pozwala zauważyć stan obecny. Pozwala zidentyfikować, że jest bardzo dobrze albo zaczyna być źle. Pozwala zauważyć pewne schematy myślowe, które w tobie się pojawiają. O, właśnie myślę o sobie w sposób osądzający. Właśnie pojawia się pewien wzorzec myślowy, który za chwileczkę w coś mnie wciągnie. Przede wszystkim uważność pozwala zauważać, że coś się dzieje. Pełni funkcję sapera, który rozpoznaje, że jest mina. Jeśli saper nie rozpozna miny, no będzie nieszczęście, będzie katastrofa. Tutaj no jest to bardzo ważny aspekt działania uważności. Po drugie, uważność pozwala radzić nam sobie z pewnymi automatyzmami. Jeżeli jestem świadomy, bo obserwuję to, co dzieje się z moimi uczuciami, myślami, że pewien typ myśli generuje inne myśli, że z kolei ten pewien typ myśli generuje pewne uczucia, zaczynam zauważać automatyzm i doprowadzać do tego, że zaczyna się on osłabiać. Za pierwszym razem wpadnę znowu w tę automatyczną reakcję, za drugim, dziesiątym, setnym, ale w końcu, za tysięcznym, doprowadzę do tego, że ten automatyzm zniknie. Po określonej negatywnej myśli na swój temat, na temat moich bliskich, na temat rzeczywistości, nie pojawią się kolejne myśli czy kolejne uczucia, bo zauważę to, bo przerwę ten zaklęty krąg nakręcania się negatywnych myśli i określonych uczuć, określonych emocji. Automatyzmy są niwelowane, zmniejszane, a w końcu te negatywne automatyzmy mogą zostać w pełni wyeliminowane. I w końcu to, co jest też najtrudniejsze i do czego większość z nas dłużej dochodzi, to umiejętność zdobycia takiego zdrowego dystansu do tego, co pojawia się w moim umyśle. Ludzie bardzo często identyfikują się ze swoimi myślami, uważają, że one odzwierciedlają prawdę, że są prawdą, że są faktami. Jeżeli ktoś myśli o sobie w ten sposób, że zawsze wszystko zawalam, to dla tej osoby może być to fakt. Tak po prostu jest. Uważność pozwala podważać te przekonania, pozwala zauważać, że myśli są tylko myślami, że pojawiają się, czas jakiś trwają i potem znikają. Tybetańczycy mają piękną metaforę. Mówią, że myśli są jak litery pisane na wodzie. I teraz, jeśli są to litery pisane na wodzie, jeśli im pozwalamy pojawić się, czas jakiś trwać i zniknąć, nie utrwalają się. Nie obudowujemy konkretnej myśli kolejnymi myślami, tak, że pojawiają się wielkie grupy myśli, które w końcu są tak ciężkie, że wciągają nas w depresję. A stopniowo zauważasz, że myśli to tylko myśli, że są to pewne procesy pojawiające się w umyśle. Zaczynasz widzieć różnicę między wyobrażeniem lwa, który mnie goni, a faktycznym lwem, który mnie goni. Jeżeli wyobrażam sobie, że lew mnie goni i się tego strasznie boję, bo tak było na przykład 10 lat temu, to jeśli jestem świadomy, że są to tylko myśli, przestaję się tego bać. To może potrwać, ale w końcu siła tego lęku zaczyna się rozpuszczać. Uważność prowadzi do tego zdrowego dystansu. Niektórzy mówią o decentracji. Przestaje identyfikować się w tak straszny sposób z różnego rodzaju myślami. Uważność stopniowo daje wolność. Już nie jestem marionetką, która jest wciągana przez określony sposób myślenia. Myśli pojawiają się,
trwają, znikają. Okej, czasami są piękne, czasami są straszne. Okej, nie obudowuję ich tym, co wciąga w depresję. O praktyce uważności niektórzy mówią, że jest bardzo prosta. Przecież wystarczy być tylko tu i teraz z pełną świadomością tego bycia. Inni mówią, że jest to coś bardzo trudnego. Przecież żyjemy w oparciu o pewne automatyzmy, pewne nawyki, które kształtujemy przez całe lata i które nie wspierają tego bycia tu i teraz. W związku z praktyką mamy robić coś innego. Nie być w wyobrażeniach, iluzjach o tym, co było, czy też co będzie, tylko w pełni być tu i teraz. Te osoby mówią, że ta praktyka jest bardzo trudna. Niezależnie od tego, czy ta praktyka dla ciebie jest łatwa, czy bardzo trudna, warto uświadomić sobie, że jest niezwykle skuteczna w różnych obszarach życia. Dlatego zachęcam do tego, ażeby rozwijać uważność, żeby ją jak najbardziej, jak najczęściej praktykować.